Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Video News na www.videotesty.pl. Jak zwykle przejrzymy nowości z poprzedniego tygodnia. Zapraszam! Na początek chciałem Wam przypomnieć o tym, że portal videotesty.pl wspólnie z Transcend organizuje konkurs fotograficzny. Szczegóły w linku, który znajdziecie w opisie, a do wygrania m.in. ramka cyfrowa oraz dwa czytniki kart pamięci. Wielkimi krokami zbliża się premiera ekskluzywa na PlayStation 4. Mowa o grze The Order 1886. Produkcja ma prezentować naprawdę piękną oprawę audiowizualną. Ekipa Ready at Dawn cały czas zalewa nas nowymi materiałami promocyjnymi. Tym razem trafił do nas fragment gameplayu. Akcja The Order zabierze nas do epoki wiktoriańskiej, gdzie przyjdzie nam zwiedzać ulice pochmurnego Londynu. Co więcej, będzie to klimat podobny do Dishonored, czyli steampunkowy. Dodając do tego piękną grafikę i wciągającą fabułę, możemy spodziewać się naprawdę świetnego tytułu. Wiadomo już, że sporo czasu trzeba będzie spędzić na walkach wręcz i strzelaniu, bowiem to w końcu gra akcji. Premiera gry odbędzie się w tym roku, ale dokładniejszej daty jeszcze nie znamy. Jak powszechnie wiadomo, w czerwcu odbędzie się konferencja Google I.O. 2014. Wedle informacji pracownika dublińskiego oddziału Google, nie zobaczymy tam dwóch najbardziej oczekiwanych premier, Androida 4.5 oraz Nexusa 8. O tym, że Amerykanie pracują nad nowym tabletem, mówi się od dawna. Ostatnio nawet spekulowano, że może on się pojawić już w kwietniu. Ale wydaje się, że na premierę będzie trzeba poczekać co najmniej do wakacji, a razem z nim światło dzienne ma ujrzeć najnowszy Android. Na targach MWC 2014 Sony zaprezentowało swój najnowszy smartfon, czyli Xperia Z2, która jak już wiadomo flagowcem będzie tylko w pierwszej połowie bieżącego roku, gdyż podobnie jak to było w ubiegłym sezonie, we wrześniu światło dzienne ujrzy jego następca. Wróćmy jednak do faktów na temat samego Z2. Jeżeli chodzi o wygląd, to tutaj nie zmieniło się praktycznie nic w stosunku do Z1, aczkolwiek we wnętrzu już całkiem sporo. Pojawił się mocniejszy procesor z zegarem 2.3 GHz oraz większa ilość pamięci RAM, aż 3 GB. Producent zdecydował się też na delikatne zwiększenie przekątnej ekranu do 5,2 cala. Obraz jednak cały czas będzie wyświetlany w rozdzielczości Full HD. Mocne punkty nowego japońskiego smartfona to również obudowa odporna na szkodliwe działanie wody i kurzu, a także kamera o rozdzielczości 20,7 megapiksela nagrywająca wideo w 4K. Xperia Z2 trafi do sprzedaży już w marcu i dostępna będzie w kolorze czarnym, białym i fioletowym. Cena najnowszego produktu Sony ma wynosić 599 funtów w dniu premiery, a więc można spekulować, że na polskim rynku Xperia Z2 będzie kosztować w okolicach 2800 zł. W Hiszpanii swój flagowy model pokazał także Samsung, lecz zrobił on zdecydowanie gorsze wrażenie na konsumentach niż produkt Sony. W stosunku do poprzednika Galaxy S5 nie wykonał zbyt dużego skoku technologicznego, a dodanie takich elementów jak pulsomierz czy czytnik linii papilarnych dokładnie w tym samym miejscu co w iPhone'ie nie wpłynęły specjalnie dobrze na to, jak odebraliśmy najnowszy smartfon Koreańczyków. Galaxy S5 wyposażono w 4-rodzeniowy procesor 2,5 GHz, zaledwie 2 GB pamięci RAM oraz ekran Full HD o przekątnej 5,1 cala. Telefon w sprzedaży zadebiutuje już w kwietniu. Dostępny będzie w 4 kolorach: białym, czarnym, niebieskim i złotym. Cena jest jeszcze nieznana. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że być może Samsung nie wyłożył wszystkich kart na stół. W jednym z odcinków Video News informowaliśmy Was o powstawaniu równoległego modelu o nazwie kodowej Galaxy F. Z ostatnich przecieków wiemy, że mowa o Galaxy S5 Premium, który światło dzienne ma ujrzeć już za kilka miesięcy, a wyróżniać będzie się tym, iż Koreańczycy mają go wyposażyć w metalową obudowę. Cały czas pozostajemy w słonecznej Barcelonie i temacie urządzeń mobilnych, jednakże teraz pomówmy chwilę o kartach pamięci, których na pewno na co dzień używacie. Firma SanDisk podczas MWC 2014 zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcie. Kartę microSD XC o pojemności aż 128 GB. Taka pojemność wystarczy na zapis 16 godzin filmu Full HD, 7,5 tysiąca piosenek, 3200 zdjęć lub 125 aplikacji. Te parametry czynią ją rekordzistką w dziale tego typu akcesoriów. Model ten charakteryzować ma się prędkością zapisu jedynie na poziomie 10 MB na sekundę.
Producent twierdzi jednak, że taka szybkość wystarczy do rejestrowania materiału wideo Full HD. Karta przeznaczona jest przede wszystkim do urządzeń mobilnych systemem Google Android na pokładzie. Aby dokonać tego wyniku, SanDisk opracował autorską metodę nakładania 16 warstw pamięci o grubości kilka razy mniejszej od włosa. Tęsknicie za ponadczasowym Wolfensteinem 3D? Najnowsza odsłona serii pod tytule The New Order miała pojawić się w zeszłym roku, jednak jej premierę przesunięto. Sądzimy jednak, że debiut powoli się zbliża, czego dowodem jest coraz większa ilość informacji i materiałów z rozgrywki. W ubiegłym tygodniu Bethesda wypuściła najnowszy trailer gry. Twórcy jednak strzelili sobie w stopę, bowiem na końcu zwiastuna znalazła się informacja, iż zamawiający Wolfensteina przed premierą otrzymają dostęp do beta testów nowego Dooma. Dzięki temu to właśnie on znalazł się w centrum uwagi, a Wolfenstein zszedł na drugi plan. Tym razem materiał promocyjny jest nieco inny. Testowy poziom produkcji oddano do dyspozycji jednemu z redaktorów Eurogamera, a jego wrażenia były bardzo pozytywne. Twórcy przygotowali sporo nowości. Stworzono bardziej otwarte lokacje, istnieją większe możliwości rozwoju bohatera i naprawdę bogaty arsenał. Wolfenstein The New Order zadebiutuje 23 maja i będzie dostępny w wersji na PC oraz konsole zarówno starej, jak i nowej generacji. Słowo Boeing na pewno kojarzy Wam się z przemysłem lotniczym. Jednakże ta amerykańska firma ma znacznie szerszy zakres działalności. Aczkolwiek do tej pory Boeing nie wszedł jeszcze na rynek urządzeń mobilnych, ale już niedługo ma się to zmienić. Ostatnio bowiem firma oficjalnie zapowiedziała swojego smartfona, czyli model Boeing Black, który ma stawiać na bezpieczeństwo. Producent zapewnia, że dane użytkowników będą niezagrożone. Wszystkie pliki przechowywane na smartfonie, a także rozmowy mają być szyfrowane, podobnie jak w zaprezentowanym na MWC Black Phone. Różnica polega na tym, że jeśli ktoś nieuprawniony spróbuje uzyskać dostęp do urządzenia Boeinga, to wszystkie dane zostaną bezpowrotnie usunięte, a sam smartfon odmówi jakichkolwiek działań i, mówiąc w żargonie mobilnym, scegli się. Dużą rolę odgrywać ma także modularność smartfona. Wystąpi możliwość wymiany tylnej klapki na inną, na przykład połączoną z większym akumulatorem czy czujnikami biometrycznymi. Specyfikacja techniczna jest natomiast niezbyt imponująca. Smartfon zaoferuje m.in. 4,3-calowy ekran o rozdzielczości 540x960 pikseli, dwurdzeniowy procesor z zegarem 1,2 GHz i akumulator o pojemności 1590 mAh. Data premiery pozostaje cały czas nieznana. To wszystko w dzisiejszym odcinku Video News. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie go skomentować i zostawić palce w górę. Zapraszam Was również na profile na portalach społecznościowych, na portal wideotesty.pl, no i do linku odnośnie konkursu, który znajduje się również w opisie tego filmu. Trzymajcie się gorąco. Na razie!